Dzień dobry. Witam Państwa serdecznie na kolejnym webinarze BCC. Dzisiejszy temat BCC NIPPECKER. Prowadzącym dzisiejszy temat jest Krzysztof Siwiec. Moje nazwisko Aleksandra Borucka i zanim przekażę Krzysztofowi głos, kilka słów ode mnie. Najpierw informacje organizacyjne. Dzisiejszy webinar jest nagrywany. Po zakończeniu otrzymacie Państwo link do tego nagrania, żebyście mogli Państwo go przekazać ewentualnie innym osobom z Państwa firmy albo wrócić do ciekawszych fragmentów. Druga informacja jest taka, że zachęcamy do zadawania pytań. Służy do tego okienko questions, które macie Państwo w panelu nawigacyjnym po prawej stronie. Ja dyżuruję przy tym okienku i będę Państwa pytania zbierać i w miarę możliwości na bieżąco przekazywać Krzysztofowi. Jeśli nie na wszystkie odpowiemy, to na pewno na pozostałe odpowiemy później Państwu mailem. Z informacji organizacyjnych to tyle. Teraz jeszcze tylko krótkie wprowadzenie o BCC, ponieważ widzę, że są tutaj wśród nas osoby też, które nie znają naszej firmy. Oferta BCC obejmuje trzy obszary. Pierwszy dotyczy usług SAP i tutaj oferujemy pełen zakres usług potrzebnych do wdrożenia, utrzymania i rozwoju Państwa systemów SAP. Drugi obszar to BCC Data Centers. Zapewniamy kompleksową opiekę nad infrastrukturą IT, w tym outsourcing naszych data centers oraz doradztwo informatyczne. Trzecia część naszej oferty to BCC Software Factory. Tworzymy oprogramowanie biznesowe na indywidualne zamówienie w dowolnej technologii. Oferujemy również własne rozwiązania i tutaj chciałabym wspomnieć o dwóch z nich. BeOffice, portal samoobsługi pracowniczej, który wspiera m.in. rozliczanie delegacji oraz kontrolę i obieg wniosków zakupowych. Drugie rozwiązanie, które chciałabym wspomnieć tutaj z tego obszaru, to BCC ECM, system zarządzania dokumentami i procesami oraz e-archiwum dokumentów firmowych, na przykład faktur zakupowych. I widzę, że jest wśród nas wiele osób odpowiedzialnych za obszar finansów i dlatego przygotowałam tutaj jeszcze krótko, troszeczkę bliżej ten wycinek naszej oferty, który właśnie Państwa może zainteresować. I tutaj w tym obszarze oferujemy oprócz standardowych rozwiązań SAP również własne rozwiązania autorskie. I tu chciałabym wymienić niektóre z nich, te, które cieszą się w największym zainteresowaniem naszych klientów. To są przede wszystkim Easy Banking. Rozwiązanie umożliwia bezpośrednią komunikację online systemu finansowego SAP z bankiem z pominięciem plików jako nośników informacji w wymianie danych. Drugie rozwiązanie, o którym chciałabym wspomnieć, to BCC Easy Exchange Rates. Automatyczne przejmowanie kursów walut do SAP bezpośrednio z plików XML udostępnianych przez NBP lub Europejski Bank Centralny. Kolejne rozwiązanie to, właściwie dwa rozwiązania, BCC Easy CIT i Easy VAT. Rozwiązania, które pozwalają automatycznie i bezbłędnie generować deklaracje, przepraszam, deklaracje CIT i VAT z systemu SAP. I ostatnie, o których chciałabym wspomnieć, to BCC Easy Aging, łatwiejsze wiekowanie należności w SAP. To tak w pigułce. Z mojej strony to wszystko i przekazuję już głos Krzysztofowi. Dziękuję Państwu. To dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Z tej strony Krzysztof Siwiec, menadżer z obszaru finansów, analiz i planowania. Odpowiedzialny także za produkt NIPPECKER. NIPPECKER to nasz najnowszy produkt, którego głównym celem jest ułatwienie sprawdzania numerów NIP naszych kontrahentów. Z pewnością Państwo jakby zauważyli, że Ministerstwo Finansów zaczęło na poprawność tych numerów zwracać dużą uwagę, sprawdzać także pod tym kątem pliki JPK VAT. No i to jakby było bezpośrednim przyczyną do stworzenia tego produktu. Przy czym to sprawdzanie oczywiście może wykonywać każdy z Państwa sprawdzanie numerów NIP. Ministerstwo Finansów udostępniło system, w którym można ręcznie wpisać numer NIP, natomiast trzeba to wykonać manualnie, przepisując numer na stronę ministerstwa i sprawdzając. Poza tym tak naprawdę ten numer może się zmienić każdego dnia, także przy każdej operacji z danym kontrahentem tak naprawdę powinniśmy sprawdzać numer NIP, także czynność przynajmniej sprawdzenia powinna być powtarzana okresowo. No i dlatego stworzyliśmy produkt NIPPECKER, który pozwala na automatyzację tego procesu sprawdzania kontrahentów z użyciem numerów NIP. Sprawdzenie dokonuje się bezpośrednio z systemu SAP. To jest też przewaga względem ewentualnie innych rozwiązań, gdzie możemy gdzieś na zewnątrz wyeksportować NIP-y i je sprawdzać za pomocą innych rozwiązań. Natomiast tutaj mamy rozwiązanie, które integruje się z systemem SAP, które pozwala nam sprawdzać z poziomu systemu SAP numer NIP.
I jakby zaraz po zainstalowaniu rozwiązania możemy przeprowadzać parę sprawdzeń. Możemy sprawdzić pliki od PKVAT, możemy sprawdzić dane podstawowe dostawców i odbiorców. Możemy też sprawdzić podane ręcznie listy numerów NIP. Można je czytać także z pliku. I NIP Checker sprawdza te numery jakby w dwóch bazach. W bazie Ministerstwa Finansów dla polskich numerów NIP i w bazach Unii Europejskiej dla numerów VAT UE. Oprócz tego, że NIP Checker udostępnia zaraz po wgraniu transakcje, które pozwalają na pewne sprawdzenia bezpośrednio i które są takim interfejsem użytkownika, to NIP Checker udostępnia także interfejs programistyczny, pozwalający na dodanie sprawdzenia NIP w innych miejscach systemu i można go łatwo zintegrować z tworzeniem na przykład dostawców, odbiorców czy partnerów biznesowych, z wystawianiem zamówień do dostawców, z wprowadzaniem faktur od dostawców, wprowadzaniem zleceń sprzedaży czy fakturowaniem sprzedaży. Czyli w tych momentach, w których mamy jeszcze możliwość wpłynięcia jakby na to, jak system zapisze nam dany dokument, czyli można już wcześniej, nie w momencie końcowym, czyli generowania pliku JPK VAT, stwierdzić pewien problem, który mamy, jeżeli sprzedaliśmy coś naliczając VAT z jakimś kontrahentowi, czy kupiliśmy coś od kontrahenta, myśląc, że jest płatnikiem VAT, natomiast płatnikiem VAT okazuje się nie być. NIP Checker zapamiętuje także log sprawdzeń numerów NIP wraz z kodami zwracanymi przez odpowiednie serwisy i logi takie można przejrzeć i wydrukować. Ja to jeszcze pokażę na przykładach. W przypadku NIP Checkera tak naprawdę NIP Checker to jest dodatek do systemu SAP, to się wgrywa po prostu jakby program do systemu SAP. On jest niezależny od JPK, tutaj on może się zintegrować z naszym rozwiązaniem JPK, natomiast to jest niezależne oprogramowanie. To niezależne oprogramowanie kontaktuje się, żeby sprawdzać te numery NIP z usługą wystawioną przez BCC, czyli w jednym miejscu, a my z kolei kontaktujemy się z Ministerstwem Finansów i z Komisją Europejską. Celem takiego rozwiązania jest po pierwsze zapewnienie spójnego systemu dostępu do tej usługi, żeby w przypadku na przykład zmiany po stronie Ministerstwa Finansów, świadczenia tej usługi czy po stronie Komisji Europejskiej, Państwo nie musieli nic zmieniać w systemie, my tutaj dostosujemy naszą usługę tak, żeby ten interfejs pozostał stały. NIP Checker także integruje się z JPK Transfer, można sprawdzić pliki JPK w trakcie sprawdzania, ale to za chwilę pokażemy. Może żeby nie mówić tylko o tym, jak działa NIP Checker, ja spróbuję pokazać trochę w systemie. Po wgraniu do systemu i skonfigurowaniu NIP Checkera, to jest krótka konfiguracja, kilka wpisów konfiguracyjnych, dostępna jest nowa transakcja BTC-JPN NIP Checker. W tej transakcji mamy możliwość raportowania logów sprawdzeń, to jest ta pierwsza część tutaj tak jakby, tak? A także dokonywania sprawdzeń, za to jest odpowiedzialna ta druga część ekranu wyboru. Zacznijmy może od raportowania. Dla sprawdzeń dokonanych dla pewnej jednostki gospodarczej za pewien okres, ostatni miesiąc, wykonajmy sobie, zobaczmy sobie, jakie sprawdzenia były dokonywane. To jest system nasz testowy, także tutaj jest dość dużo sprawdzeń różnych testowych. Część tych sprawdzeń jest wykonywana ręcznie, część tych sprawdzeń jest w tym systemie wywoływana przez rozszerzenia na przykład danych podstawowych kontrahentów, czy rozszerzenia, które wyłapują przy fakturowaniu ewentualnie błędy. Także czasem widzimy, że mamy takie sprawdzenia pojedynczego numeru NIP, to właśnie są przez te rozszerzenia zazwyczaj. Mamy także sprawdzenia tutaj dla pewnej większej ilości numerów. Może zobaczmy, co to jest. To jest taki log, że dzisiaj użytkownik Siwiecka zrobił sprawdzenie i sprawdzane były trzy rekordy, przy czym w bazie zewnętrznej, czyli tak naprawdę zapytać na zewnątrz, musiał system o dwa rekordy. Jeden na przykład nie spełniał sprawdzeń składniowych, czyli na pewno nie był poprawnym numerem NIP, także system go od razu mógł odrzucić, mógł nie sprawdzać go na zewnątrz, ponieważ było pewne, że jest niepoprawnym numerem. Zobaczmy sobie taki log krótki. Widzimy, że tutaj są dwa numery NIP, jeden
jest wykryty jako zwolniony, drugi jest aktywnym numerem NIP, a trzeci jest rosyjskim, którego nie sprawdzał, ponieważ on nie jest w europejskich ani w polskich bazach, także tego numeru systemu nie sprawdza. Co ważne, oprócz takiego jakby przejrzenia, co w danym sprawdzeniu, jakie numery były sprawdzane i jakie są rezultaty, my możemy zobaczyć też historię dla poszczególnego sprawdzenia, dla poszczególnego numeru NIP, co by miało znaczenie, gdyby ta historia się zmieniła. To znaczy, jeżeli na przykład w pewnym momencie ministerstwo dezaktywuje pewien numer, to możemy sobie sprawdzić, czy w dacie, kiedy na przykład zrobiliśmy jakieś transakcje z tym kontrahentem, czy on jeszcze był aktywny. Także tu możemy sprawdzić historię, w jakich datach i jakie sprawdzenia dla tego numeru były wykonywane. I zarówno jeden, jak i drugi taki log sprawdzeń możemy wydrukować, możemy też wyfiltrować, że pewien rekord, którą chcemy wydrukować, to jest możliwe jak najbardziej. No dobrze, to by było tyle, jeżeli chodzi o taki przegląd tych sprawdzeń. Oczywiście można filtrować po różnych jeszcze jakby elementach, czyli po użytkowniku, który wykonywał sprawdzenia, po datach i tak dalej, i po takich technicznych identyfikatorach tych sprawdzeń. Natomiast może przejdziemy do czegoś bardziej interesującego, do jakichś sprawdzeń już, wywołajmy jakieś sprawdzenia w systemie. Ja sobie tutaj kliknę uruchom sprawdzenie i wybiorę jakiś plik do sprawdzenia, to będzie plik JPK-VAT. Dobrze, wziąłem sobie plik JPK-VAT, no i będę chciał go sprawdzić, uruchomić dla niego sprawdzenie. Dobrze, to uruchomienie zostało wywołane. Do sprawdzenia jest 5 rekordów, to był mały przykładowy plik. Ja sobie odświeżę, widać, że na zewnątrz zostały sprawdzone 2 rekordy z 5. I zobaczmy, co tu się stało. Tak naprawdę jeden z rekordów nie został sprawdzony, ponieważ już dzisiaj był sprawdzany, a w systemie akurat w konfiguracji jest włączony cache, żeby 2 razy w ciągu danego dnia nie sprawdzał numeru, czyli sprawdzony był dzisiaj o godzinie 9:08, także przyjął już wynik tego sprawdzenia do rezultatu. To jest jeden z elementów, które tutaj widzimy. 2 numery zostały sprawdzone i potwierdzono ich aktywność. No i numer o nazwie brak, który często jakby występuje też w plikach JPK-VAT, został po prostu zignorowany, także też nie był sprawdzany na zewnątrz. No dobrze, tu sobie sprawdziliśmy pliki JPK, ale to oczywiście jest tylko jedno z zastosowań, to można w każdej chwili zrobić. Można sprawdzić także dostawców i odbiorców. Tu można też wybranych dostawców i odbiorców sprawdzić lub filtrować na przykład tylko ostatnio utworzonych, ale ja sobie wszystkich dostawców i odbiorców dla danej jednostki gospodarczej sprawdzę. Tak, to jest też ważne, że teoretycznie, znaczy praktycznie też można jakby zrobić tak, że jakby osobna usługa jest dla każdej jednostki gospodarczej, czyli jakby tą usługę sprawdzenia NIP można wykupić osobno dla każdej jednostki gospodarczej, może ona być wykupiona jedna dla wszystkich jednostek gospodarczych w systemie, to już zależy od Państwa, ale dla wielkich korporacji czasem może być tak, że osobno będą chciały to poszczególne jednostki gospodarcze wykupić. No i co? Sprawdźmy to dla wszystkich dostawców i odbiorców w naszym systemie, to jest system, w którym nie ma ich dużo, także ja mogę sobie to na to pozwolić, wywołajmy to. Dobrze, ja tu mam też uruchomione sprawdzenie w tle. To chwilę trwa niestety ze względu na interfejs Ministerstwa Finansów. Sprawdzenie pojedynczego numeru może trwać 4, nawet 5 sekund. Natomiast oczywiście, jeżeli sprawdzamy je w paczce, to my jakby wołujemy do sprawdzenia równolegle, to trwa szybciej jakby. Natomiast no, to nie jest proces natychmiastowy. Dlatego to zostało wywołane w tle. Możemy za chwilę sprawdzić wynik. Już mamy wynik. Sprawdzono zewnętrznie 32 rekordy z 58. No i jak widać tutaj na systemie testowym jest dużo danych podstawowych, które są no, niewłaściwe, tak? Są 2 numery zwolnione gdzieś i wiele numerów błędnych, też wiele numerów poprawnych.
Tu też możemy w każdej chwili zobaczyć, że to dotyczy pewnego naszego dostawcy, czy klienta, czy odbiorcy, tak, vendor i customer, czyli do którego tak naprawdę, który dostawca czy klient ma niepoprawny numer NIP. No oczywiście moglibyśmy teraz przejść do transakcji danych podstawowych klienta, no i poprawić ten numer lub sprawdzić, wyjaśnić z klientem, dlaczego ten numer jest niepoprawny, czy on coś źle podał, czy my źle wpisaliśmy, co było przyczyną. Dobrze. To pokazałem sprawdzenie danych podstawowych, co jest też często jakby wykonywane. Można też ręcznie wprowadzić dane do sprawdzeń, czyli podać jakieś numery i to można wpisać po prostu tutaj. Tak, jakiś numer. Można tych numerów podać więcej. Można je też wziąć z pliku i odczytać z pliku. Może tu się powtarza ten numer. No, moglibyśmy go skasować, może się rzeczywiście powtarza. Ale to wszystko jedno. To system nie dokona niepotrzebnych sprawdzeń, on i tak zagreguje jakby te numery najpierw, zanim sprawdzi na zewnątrz w bazach. No dobrze, mamy tu cztery numery do sprawdzenia. Wywołajmy sobie do sprawdzenia do tych czterech numerów. Jak widać, te akurat trafiły już w cache. Dzisiaj sprawdzałem dla tych numerów, także wszystkie są, były dzisiaj sprawdzane o różnych godzinach. No i widzimy, że mamy jakiś tam numer nieaktywny, który jest zgodny składniowo z, jakby z numeracją NIP, natomiast jest nieaktywny w bazach Ministerstwa Finansów. Mamy też jakiś jeden zwolniony. No dobrze, to były takie sprawdzenia, które możemy wywołać ręcznie. I to jest jedna z tych rzeczy, które jakby mamy od razu, jeżeli wgramy NIP Checker i skonfigurujemy, to mamy od razu tą transakcję, możemy wykonywać te sprawdzenia takie na żądanie. Możemy też sobie sprawdzić poszczególny NIP, czyli na przykład zobaczyć NIP dla BCC, czy był sprawdzany. Tak, widzimy, że sprawdzenia zawsze były aktywne, raz tylko nie był usługę, była przełączony na usługę testową i wtedy ten system zwraca komunikat, że jest nieobsługiwany przez usługę testową, ale to nie znaczy, że NIP Checker nie działał, tylko testowaliśmy usługę testową, która jest jakby wykorzystywana przy uruchamianiu systemu, przy testowaniu połączenia. Także NIP BCC był zawsze aktywny, także można z nami prowadzić interesy, ale moglibyśmy oczywiście tutaj także wybrać jakiegoś dostawcę i dla niego sprawdzić historię sprawdzeń. Widzimy, że ten dostawca akurat jest płatnikiem zwolnionym z VAT. No dobrze, to tutaj mamy taką historię sprawdzeń. Możemy sobie też dla danego NIP sprawdzić już jego historię sprawdzeń i przejrzeć. No i co? I to tak jak mówiłem, są takie sprawdzenia bezpośrednie, które możemy wywołać zaraz po zainstalowaniu transakcji. I jeżeli korzystamy z rozwiązania JPK, to jeżeli rozwiązamy z rozwiązania JPK BDC, jeżeli chodzi o wysyłkę, czyli z monitora wysyłki, z JPK transfer rozwiązania, to w najnowszej wersji mamy także możliwość sprawdzenia tych numerów NIP tutaj od tej strony. Mamy log sprawdzeń, możemy dla danego pliku jeszcze raz wywołać sprawdzeniem. No tutaj akurat od razu była odpowiedź. Ja też dzisiaj sprawdzałem, także ta odpowiedź była od razu. Także zarówno od strony jakby podstawowej transakcji NIP checkera, jak i jeżeli używamy JPK transfer, możemy te NIPy dla pliku sprawdzić, JPK VAT. Dalej. Mówiłem, że ta konfiguracja jest dość prosta. Ja to pokażę. My akurat mamy tutaj bardzo dużo wpisów, ze względu na to, że testujemy tą usługę i jakby też w różnych konfiguracjach sprawdzamy ją. Natomiast normalnie do tego, żeby uruchomić, potrzebne jest mniej więcej około 4 wpisów tutaj
czyli ustawienie najważniejsze, jakby jak daleko, jak długo ma być ważny cache, podanie identyfikatora użytkownika, podanie identyfikatora 2, czyli takiego hasła do tego systemu i ewentualnie ustalenie tych, jakie ciągi ma system ignorować, sprawdzając VAT, sprawdzając NIP-y, tak, i tu są jakieś parę ciągów podanych, które ma ignorować. I ewentualnie można podać też domyślne ścieżki dla plików XML-owych JPK VAT dla poszczególnych jednostek gospodarczych. Ale tak jak mówiłem, ta konfiguracja jest dość prosta. Po krótkiej, jednokrotnej konfiguracji można już działać z NIP checkerem. Natomiast NIP checker, tak jak mówiłem, więcej. To nie tylko to, że my z poziomu SAP możemy na żądanie sprawdzić poszczególny NIP. Mamy także NIP checker, to tak naprawdę siła NIP checkera to także API programistyczne. No może tylko je pokażę, żeby nie straszyć, to tylko pokażę, że tu jest parę modułów funkcyjnych. One są opisane dokładnie w instrukcji do NIP checkera, po polsku i po angielsku oczywiście. I to są jakby funkcje, które mogą sprawdzić jeden, wiele NIP-ów, mogą sprawdzić bez czekania na odpowiedź jakiś poszczególny NIP, czy wyświetlić okienko rezultatu. I to jest jakby API specjalnie dane programistą, po to, żeby można było NIP checkera integrować w różnych miejscach w systemie. Czyli na przykład ja wejdę w transakcję zmiany dostawcy, mam tu jakiegoś dostawcę w jednostce. Zobaczmy sobie tego dostawcę. I on ma numer, i on jest chyba akurat, ten numer jest chyba zwolniony z płacenia podatku VAT. Tak poprawdzie nie pamiętam, ale sprawdźmy, spróbuję go zapisać. Tak, system mi od razu krzyczy, że ten numer jest zwolniony. To jest ostrzeżenie, co prawda mógłbym je zignorować, ale już jestem jakby ostrzeżony o tym, że ten numer jest zwolniony. I tu widzimy właśnie wykorzystanie API, dlatego że w rozszerzeniach zapamiętywania dostawcy mamy użycie tego API, żeby sprawdzić, czy numer jest poprawny, numer NIP. Możemy go też, może cofnijmy się, przewijmy to na chwilę, wejdźmy jeszcze raz do tego numeru i zmieńmy go na jakiś błędny. Numer NIP. Tak, numer NIP nie jest aktywny. Tu też otrzymaliśmy od razu informację, że nie jest aktywny. Tu zależy od nas, czy chcemy, jakby od osoby implementującej rozszerzenie, czy chcemy, żeby to był komunikat ostrzeżenia, czy błędu i tak dalej, to można różnie jakby do tego podejść, zależnie co chcemy rzeczywiście otrzymać. Też jako BCC nie jesteśmy w stanie tego jakby dostarczyć w paczce jakby już zaimplementowanego, żeby sprawdzał system dostawców i odbiorców, ponieważ to trzeba jakby wpleść w rozszerzenia, które są udostępnione przez SAP, ale które już mogą być przez Państwa zaimplementowane, także trzeba wpleść w kod, który już Państwo mają zaimplementowany, no i dlatego dla każdego jakby klienta może być to troszeczkę inaczej, ale o tym jeszcze opowiem, o tym jak to zrobić prosto. No to nie ma znaczenia, czy zapamiętam, czy nie. Jeszcze może pokażę przykład wykorzystania tego API programistycznego w innych miejscach, czyli w miejscach na przykład przy tworzeniu dokumentów, bo to są miejsca, w których też jest bardzo ważne sprawdzenie, czyli na przykład przy tworzeniu zamówienia dostawy, czy właśnie wprowadzenia faktury. Dobrze. Dla jakiegoś dostawcy wprowadzimy sobie fakturę. No ja ją może jakoś tak prosto wprowadzę, żeby tylko cokolwiek było, żeby pokazać, że to działa. Tu akurat jeszcze stare rozwiązanie za temat. Natomiast jakieś konto przeciwstawne wprowadzę z kwotą, żeby ten dokument mi się w miarę zamknął i spróbuję zapisać ten dokument. I mam od razu informację, że kontrahent ma niepoprawny numer NIP lub NIP nie jest aktywny. Ten dostawca ma niepoprawny numer NIP. W
tym momencie to jest też akurat komunikat ostrzeżenia włączony, natomiast mógłbym tutaj mieć komunikat błędu i na przykład nie móc zaksięgować, jeżeli jakieś warunki są spełnione. No dobrze, czyli możemy dzięki programowi NIP Checker nie tylko sprawdzać nasze dane podstawowe czy pliki JPK VAT, ale możemy też w prosty sposób dzięki API programistycznemu wpleść sprawdzenia numerów NIP w tworzenie dokumentów czy tworzenie i zmianę danych podstawowych naszych kontrahentów, co no, skutecznie zabezpiecza nas przed wykonywaniem transakcji z kontrahentami, którzy mają niepoprawny ten NIP, którzy mają ten NIP, którzy są zwolnieni lub zostali przez ministerstwo zdezaktywowani w bazach NIP, bazach jawności. No dobrze, ja tu sobie ten dokument zaksięgowałem, bo miałem możliwość to zignorowania, bo to było tylko ostrzeżenie, tak było to nastawione w systemie. To Państwu pokazałem. Tak jak mówiłem, NIP Checker jest produktem gotowym do użycia, można go tak naprawdę przenieść w postaci zleceń transportowych na system klienta i po paru minutach używać, wymaga tylko otwarcia firewalla do BCC. Jest przygotowane, tak jak wszystkie nasze produkty, w zarezerwowanej dla BCC przestrzeni NAS, dlatego nie naruszy istniejących w systemie programów czy konfiguracji. Kontaktuje się z bazami zewnętrznymi przez interfejs utrzymany w BCC, dzięki temu użytkownik jest chroniony w przypadku ewentualnych zmian API Ministerstwa Finansów Unii Europejskiej, bo po prostu dostosujemy po naszej stronie rozwiązanie, po Państwa stronie dostosowanie nie będzie potrzebne. No i NIP Checker jest rzeczywiście przyjazny dla użytkownika, tak jak Państwo widzieli, można w prosty sposób szybko sprawdzić zarówno pliki JPK, jak i można go wpleść tak naprawdę w swój system, żeby w różnych miejscach dokonywać tych sprawdzeń. Wraz tak naprawdę z produktem otrzymują Państwo licencje i zlecenia transportowe do wgrania na system, ale także instrukcje instalacji i instrukcje użytkownika. Aby zacząć używać, trzeba kupić licencję oraz wykupić usługę NIP Checker BCC. To jest też ważne, że to jest usługa płatna miesięcznie też za dostęp do zadeklarowanej liczby sprawdzeń. No i oczywiście taki ID tej usługi i kod tej usługi ID 2 otrzymują Państwo też po wykupieniu tej usługi i mogą Państwo sprawdzać. Jeśli chodzi o takie kwestie bezpieczeństwa, tutaj są dwie możliwości też jeszcze. NIP Checker może bezpośrednio się łączyć z serwerami BTC, może też wykorzystywać Transfer Engine, który jest wykorzystywany w rozwiązaniu JPK Transfer, on może być po prostu wykorzystywany tylko do tego, żeby być takim serwerem pośredniczącym przy sprawdzaniu właśnie tych numerów NIP. Jeżeli nie chcemy bezpośrednio systemu SAP łączyć z serwerem BCC lub nie możemy, bo czasem w warunkach korporacyjnych są pewne utrudnienia z otwieraniem portów i firewall. Tak jak mówiłem, produkt jest rozszerzeniem w języku ABAP, jest dostarczany jako zlecenia transportowe i działa od wersji systemu 6.0 lub nowszej. No myślę, że już wszyscy z Państwa mają takie wersje, także to nie będzie jakimś czymś, co by powstrzymywało. I jeszcze chciałem Państwu opowiedzieć o jednym zagadnieniu, o integracji programu NIP Checker z Państwa transakcjami, na przykład z tworzeniem danych podstawowych odbiorców dostawców, z tworzeniem zamówień do dostawców czy fakturowaniem, wprowadzeniem faktur. Taką integrację można wykonać samemu. Jeżeli Państwo mają jakiegoś zaawansowanego programistę, to na podstawie dokumentacji interfejsu programistycznego nazwanego API NIP Checkera można, programista jest w stanie sam zaimplementować taką integrację. Jeżeli Państwo chcecie to zrobić szybciej lub macie mniej doświadczonych programistów, można w BCC wykupić podręcznik integracji. Taki podręcznik integracji ma różne rozdziały, każdy rozdział można kupić osobno i ten podręcznik integracji krok po kroku prowadzi, jak wprowadzić
pewne linie kodu i te przykłady kodu są podane, aby zintegrować NIP checkera z różnymi transakcjami, z różnymi rozszerzeniami w tych transakcjach. No i trzecim sposobem jest zamówienie konsultacji w BCC, zamówienie nie najpierw konsultacji takich, które ustalą, jaki jest zakres Państwa potrzeb, takich konsultacji, po których powstanie koncepcja tego, co jest do zmiany. No i później będziemy w stanie wycenić rzeczywiście, ile będzie kosztowała taka integracja NIP checkera zgodnie z Państwa wymaganiami, z różnymi transakcjami w Państwa systemie. Z mojej strony to wszystko. Chciałem Państwu bardzo podziękować. Link do tej prezentacji zostanie do Państwa wysłany. Zapraszam do kontaktu z naszymi konsultantami do spraw współpracy z klientem. Do widzenia, życzę miłego dnia.